Nie mamy wpływu oczywiście na to, co w Radio Maria, to my mamy swoje radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström. Widzimy, że to, o czym zresztą rozmawialiśmy na falach Radia Maria, czy na ekranie... Rosnący brak, że tak powiem, reakcji jakiejkolwiek dyplomacji polskiej. Jest gęsta sieć, prawda, konsulatów, służb konsularnych na Ukrainie. Gdzie my słyszeliśmy, prawda, o czymś, o jakiejś reakcji na to, na przykład, prawda, że obwód wołyński ogłasza uroczyście rok UPA. Sąsiedni obwód z obwodem lubelskim i tak dalej. Jaka jest reakcja władz samorządowych polskich? No przecież... My jesteśmy, prawda, no tworzymy niby jakieś tam społeczeństwo obywatelskie, więc odruchy obywatelskie powinny byłyby tutaj wejść, prawda, no, nie to, że państwo karmią nas jakimiś obietnicami wyborczymi, dorywają się do koryta, prawda, i wykonują zlecenia różne, natomiast na pewno nie wyborców, bo deklaracje wyborcze były zupełnie inne, nie wiem, prawda, no ten odcinek dyplomacji polskiej realizowany, prawda, na wschodzie, no jest trudnym do pojęcia, prawda, skoro takie rzeczy się dzieją, skoro, prawda, podobnie jak akty terrorystyczne na zachodzie stają się, prawda, naszą codziennością, prawda, jakieś antypolskie, cóż, akty terrorystyczne, bo jak można nazwać, prawda, strzał do konsulatów w Lusku, czy podpalenie szkoły w Mosińsku. Ale, prawda, już na nikim to nie robi wrażenie, podobnie, no niestety, prawda, jak te zamachy terrorystyczne. Już się dziwimy, jak dzień przeżyjemy, prawda, bez wybuchu na zachodzie, bez jakichś informacji, które już są serwowane przez media jako incydenty tylko, prawda. Więc też w kategorii incydentu pan Piekło, prawda, to całe ludobójstwo przedstawił, prawda. Więc ktoś taki jest nie do ruszenia. Zresztą, prawda, jest to z czym niejednokrotnie interpelacje poselskie były wystosowywane przez różne środowiska poselskie do MSZ-u. Więc jest to ambasador nie do ruszenia. Więc osoba, która nie reprezentuje polskiej racji stanu, prawda, bo chodzi tutaj o godność, o podstawowe rzeczy. Nie mówię, prawda, o jakąś tam skomplikowaną politykę, prawda. Godność to się należy, prawda, każdemu, nawet żebrakowi. A co mówić o państwie, o tysiącletniej historii, prawda, chrześcijaństwa i państwowości? Więc, no mamy w tej chwili, prawda, wielkie nieporozumienie. Podejrzewamy, wszyscy wiemy, prawda, skąd rosną, że tak powiem, te powiązania i tak dalej. No, ale czy powinniśmy przyzwalać, czy powinniśmy, prawda, cały czas robić dobrą minę do wojny. Jeszcze na koniec pytanie o arcybiskupa metropolita lwowskiego, księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Mówiliśmy o nagonce, która była na arcybiskupa. Jak ta sprawa wygląda dzisiaj i czy spotkał się z jakimiś gestami ze strony polskiej, gestami solidarności, przyjaźni? O jakich gestach nie słyszałem. Sprawa jest dość świeża, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy dopiero, prawda, o tej eskalacji wrogości w stosunku do księdza arcybiskupa. Z całą pewnością, o ile ona nie puszka, potem każe po kolei. To, że będzie, prawda, dawał świadectwo, tak jak prorok, który mówi te treści niepopularne, ale ważne, prawda, odpowiednie dla narodu. Dlatego o czym mówimy, ale ojczym, prawda, w tej chwili, prawda, zaniedbaniach ze strony Polski to jest jedna strona. Natomiast za naszą wschodnią granicą jest państwo, któremu życzymy jak najlepiej, prawda? Chcemy, żeby weszło do Europy, żeby było naszym sojusznikiem. Ale to państwo, prawda, żyje w tym. My żyjemy w tym, że nie pogrzebaliśmy ponad 100 tysięcy naszych współrodaków, prawda? A to są ziemie, prawda, których kości wychodzą ze ziemi w ramach, prawda, różnych robót wykonywanych na roli i tak dalej. To są przerażające tamtejskie sceny, prawda? I to państwo funkcjonuje, to państwo, prawda, gloryfikuje, prawda, siłę, ideologię, które nie powinny być w żaden sposób gloryfikowane. Więc, prawda, spodziewamy spokojnie, a nawet, prawda, dla wykonania na dole po prawej są koledzy związanych z wielką geopolityką przyzwalamy, udajemy, że nic się nie stało, że to będzie, prawda, choć żadna sprawa, prawda, no niech tam wejdzie. To, że wczoraj w Rzeczypospolitej były podane informacje, że ponad 70 miast, prawda, ma ulicę Szuchywycza, prawda, to sieć, to się tworzy, prawda, absolutnie ta ideologia bezkrytycznie się szerzy. Jeden ksiądz arcybiskup Mokrzycki ma odwagę, żeby mówić o tym, że ludzie się opamiętajcie. Oczywiście będzie nagabywane, będzie prześladowane i tutaj trudno liczyć, że się zmieni cokolwiek. Natomiast wsparcie solidarne,
przeraża to, że nie ma wsparcia solidarnego i tutaj też dziwię się, że prawda, środowiska kościelne w Polsce poza ojców rozgłośnią, prawda, są absolutnie obojętne. Nie ma, prawda, tutaj reakcji. To, co, o czym żeśmy rozmawiali, to, co przeżywa hierarcha na wschodzie, wymaga solidarnej postawy, prawda. Cieszyliśmy się jako państwo walczące przeciwko komunizmowi, prawda, wsparciem innych państw demokratycznych i tak dalej, więc, prawda, doświadczyliśmy wsparcia, musimy tym wsparciem się też dzielić, natomiast tego nie ma i to zasmuca. Więc jeżeli nie będziemy wspierać my, metropolity, prawda, no, w takim razie musimy się przygotować na to, że no, będzie to hierarcha osamotniony i siła, że tak powiem, jego słów będzie o wiele mniejsza niż mogłoby być. Bardzo dziękuję pan profesor Włodzimierz Osadczy, szef Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję ojcze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Janowitek zaprasza Kamasza, Kamasza. Tu nie trzeba żadnego mareczka, bo by 2 godziny obiad robił. Wolne. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz jest z nami. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie. Księże profesorze, przed chwilą rozmawiałem z panem profesorem Włodzimierzem Osadczym. Między innymi o tym, że Ukraina wstrzymała możliwość ekshumacji, badań związanych z ludobójstwem. No ale od tego chyba musimy zacząć w kontekście tej rozmowy. Głos w sprawie ekshumacji smoleńskich zabrał Bronisław Komorowski. Przypomniał o sobie taką wypowiedzią. Wszyscy doskonale wiedzieli, że Rosjanie szukali ciał i składali wedle tego, jak im się wydawało, że to pasuje jeden fragment do drugiego. Tysiące błędów było, tylko o tym wszyscy wiedzieli. To znaczy co? Donald Tusk wiedział, Komorowski wiedział, Kopacz wiedziała, że kładli na wagę. Kładli na wagę i kładli do worków śmieciowych. To, co przeżywamy w tych dniach, myślę, że jest wstrząsające, ale ja pozwolę sobie mimo wszystko zaparcie, do upór i samowola. Do rozmowy dotyczącej stosunków polsko-ukraińskich. Oczywiście nie jestem tutaj ekspertem, ale no, chcę zwrócić uwagę my stajemy dzisiaj w obliczu bardzo złożonej, co jest truizmem, oczywiście bardzo złożonej sytuacji politycznej na wschodzie. Sytuacji, w której no, trudno mówić o tym, że mamy możliwość stosunków bilateralnych polsko-ukraińskich czy na przykład polsko-białoruskich. To są niestety z konieczności stosunki trilateralne w tym znaczeniu, że mamy zawsze trzeciego gracza, jakim jest Rosja. I wszelki konflikt polsko-ukraiński czy polsko-białoruski jest zawsze generowany przez Rosję i zawsze służy Rosji. My musimy po prostu o tym pamiętać. No, mimo wszelkich trudności tych stosunków bilateralnych musimy, powiedziałbym, tutaj bardzo mądrze prowadzić tę grę polityczną, aby się nie prorok nie jest mile widziany w kraju swoim. Ten, który próbuje właśnie rozgrywać te konflikty między nami, czyli Rosji. Natomiast no właśnie Rosja robiła z nami to, co chciała, Jezus do, najpierw do swojego. W sposób no, makabryczny. Patrz jaki jest Bóg, bo niektórzy to mogliby powiedzieć, że Bóg jest samolubny, bo swój do swojego. Od czegoś musiało się zacząć. Matka i ojciec, o kogo się ma troszczyć? Ofiar, o dzieci, o czyje, o swoje. No to o swoje, a potem jak się wywiązuje i może pomóc innym, to też. Proszę bardzo, Pan Bóg wynagrodzi. Komorowskiego przywołane przez ojca. No i tutaj tak no, samo było. No to jest po prostu jak nieprawdopodobnej się bada i widzi się te logikę działania twórczy, no to tym, że u człowieka rośnie wiara, bo żeby tam było jakieś samopisy, a to jakaś głupoty, raz się uda coś napisać pisarzowi raz, a to jest koherentnie powiązane, połączone w jedną logiczną całość. Jak człowiek to zacznie badać, to zaczyna tego Boga rozumieć, o co mu w ogóle chodzi. Która po prostu odebrała tym ciałom resztkę godności. A teraz te Unii Europejskiej prawdopodobnie boją się słowa Bóg. Zginęły one w sposób tragiczny.
No takie są różne dowcipy w internecie. Są takie żarty, że boją się słowa Bóg. Miało charakter tragiczny i można powiedzieć oderwany od jakiejkolwiek możliwości nadania przez te ofiary sensu, znaczenia tej śmierci, bo one przecież nie mogły aktem jakiegoś słowa, jakiejś decyzji wyrazić, powiedzmy, męczeństwo tej śmierci, ofiarowanie tego życia za kogoś drugiego. To wszystko im zostało odebrane. To była śmierć brutalna i tragiczna. I jeszcze teraz ten pochówek, który zostaje naznaczony, no po prostu... Bez... A to jest mądre, to wszystko najlepsze. Nie ma tutaj słów, żeby wyrazić po prostu brutalność tej sytuacji. Bo z tych wypowiedzi, księże profesorze, no można jednak wysnuć taki wniosek, to jest wyłącznie pewien wniosek, jakiś konstrukt myślowy, że no w zasadzie żałują ci ludzie tego, że, no, że są jakiekolwiek dowody, że dzisiaj to wychodzi. Pamiętamy, jak bardzo mówili o tym, że to jest gra trumnami, że po co ekshumacje, wszystko zostało wyjaśnione. Wszystko jest w porządku, Polska zdała egzamin, państwo zdało egzamin. No, mieliśmy zapewnienia, wszyscy, którzy próbowali cokolwiek powiedzieć przeciwnego, byli odsądzani od czci i wiary, wyzywani od oszołomów, od przeróżnych. Pamiętamy, to trwało od 2010 roku. Dzisiaj wychodzi to, co wychodzi. No i w zasadzie chyba żal za tym, tak jak za przeproszeniem bolszewicy, że do wspólnego dołu sypać wapnem, rozpuścić i wtedy nie byłoby problemu, byłby piękny nagrobek i spokój. Zabetonowana pamięć, zalasowana właśnie palonym wapnem i zapomniana na wieki. No niestety, po pierwsze, takie słowa o zbiorowej mogile padają, to ze słów cytowanego już tutaj niesławnej pamięci Bronisława Komorowskiego, ale też ze słów innych polityków Platformy Obywatelskiej. To są słowa po prostu haniebne. Z kolei, kiedy ja słyszę słowa mówiące o graniu na trumnach, o grze trumnami, o właśnie bezczeszczeniu pamięci, o tym, że ktoś się dziwi, że ludzie się nie chcą zgodzić na to, żeby szczątki jego bliskiej osoby spoczywały obok szczątków innej osoby, że to jest jakiś, no wręcz po prostu rasizm czy ksenofobia, no to przyznam się szczerze, że nie jestem w stanie naprawdę zrozumieć kondycji tych ludzi, czy oni mają w sobie jeszcze element homo sapiens, czy to są ludzie jeszcze w ogóle zdolni do myślenia, czy to jest tylko jakiś nagrany bełkot odtwarzany przez jak się maszyny, tam zazleje, to... przez jakieś androidy, robokoty, które są po prostu nakręcone, nasterowane. Nie wierzę, także w naszym radiu, proszę Państwa, to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Są to chwilówki naszego radia. My to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Chwilówki naszego radia. Tragedii drugiego człowieka, żeby taki człowiek był w stanie powtarzać tego typu bzdury, to jest po prostu potworne odpowiedź. Także bzdury powtarza i ten Tusk, i inni, i to radio komentuje, państwo zobaczą, jak radio to komentuje. To jest ciało drugiego biskupa. Co z tego, że tak Rosjanie to złączyli? Chrześcijaństwo polega na tym, żeby się z tym pogodzić. Rosjanie. Nie polega na tym, żeby godzić Rosjanie, słuchaj chwilówek, bo to są nasze chwilówki. Chwilówki. To są nasze bokówki. Chwilówki. O życiu w łagrach sowieckich. Na podstawie wspomnień, pamiętników, pamiętam jedną rzecz, która niezwykle mocno mnie uderzała. Mianowicie śmierć w tych łagrach, jak wiemy doskonale, była często właściwie sprowadzona do jakiejś prostej entropii, do przemiany materii, do po prostu rozpadu. Wszedł człowiek, był po prostu potworny, mróz padał na śniegu, umierał, albo przeciążony pracą i jednocześnie zniszczony głodem. Nie był w stanie już sięgnąć ręką po głodową porcję chleba czy zupy i po prostu umierał. To była śmierć pozbawiona, można powiedzieć, jakiegokolwiek znaczenia. Śmierć niezwykle banalna, przemiana dosłownie materii. Tymczasem, co wtedy robiono? Dbano o pochówek. To była rzecz niezwykle poruszająca. Mnie to poruszyło niezwykle. Kiedy czytałem te pamiętniki i wsłuchiwałem się w słowa ze wspomnienia tych ludzi, którzy mówili o tym, że w zmartwinach skalnych, że w zmartwinach lodowych, oskardami
ryto płytkie rowy, groby, w których umieszczano ciała, przysypywano je kamieniami, kładziono jakieś gałęzie drzewa na kształt krzyża. Wiedziano, że zarówno zmiana temperatury, że dzikie zwierzęta zniszczą te prymitywne groby, ale wiedziano, że nie można zostawić ciała ludzkiego jak worka ze śmieciami, że to ciało musi zostać godnie pochowane na miarę tych możliwości, których były. I to, co czynili polscy łagiernicy w latach 40., było dla nich możliwe. To, co uczyniło państwo polskie w 2010 roku, okazało, że państwo polskie nie ma najmniejszych, jak się okazało, możliwości do tego, żeby zapewnić pochówek na poziomie takim, jakim czynili to po prostu łagiernicy. Bo oni chowali konkretne ciała zakluczonych zeków, czyli swoich współtowarzyszy uwięzionych. Chowali konkretne ciała w konkretnych grobach, wiedzieli, kto w tym grobie się znajduje i byli w stanie otoczyć konkretnego człowieka zamęczonego w sowieckich łagrach swoją pamięcią. A czy to już jest może tak, że strach przed odpowiedzialnością rzuca się niektórym na rozum, że już są w stanie powiedzieć wszystko, żeby ocalić własną skórę, bo honoru, godności, to już nie ocalą, ale... Zresztą to są pojęcia nieznane tym ludziom. Honor i godność, proszę ojca, to są pojęcia ze słownika, którego oni w życiu chyba nie mieli w rękach. Bo teraz słyszymy, księży profesorze, jak Ewa Kopacz mówi, że w zasadzie to ona tam nie była przedstawicielem rządu polskiego jako minister zdrowia. Ona tam pojechała jako doktor Ewa, jako wolontariuszka, która z odruchu serca chciała pomagać innym i za to chce się ją teraz odsądzać od czci i wiary. Czy to jest tak, księży profesorze, że każdy wolontariusz, który tam się pojawiał, to spotykał się z Putinem i z władzami Federacji Rosyjskiej? No byłoby to bardzo ciekawe podejście ze strony pana prezydenta Putina, który by taką ekstremą oddawał każdego wolontariusza. No można powiedzieć, że cóż za nie ma co się tak cieszyć, aby tego diabła w sercu szerokim jak bajka, czy głębokim jak bajka, a szerokim jak tajga. No ale przecież nie pleśmy bzdur. Polski mieliśmy, podobno mieliśmy polski rząd, mieliśmy polskich urzędników. Rząd, który podobno świetnie współpracował z ówczesnym rządem Rosji. Tymczasem okazuje się w tej chwili, jeżeli wierzyć słowom pani Kopacz, że po prostu jedyne, co mogliśmy jako państwo poczynić, to wysłać grupę nieudolnych wolontariuszy, którzy zajmowali się na sposób żałosny całą sprawą. Nie chcę już tutaj może tego wątku dalej kontynuować, żeby nie popełnić jakiegoś nie tak, to nie tyle w stosunku do tych nieudaczników, ile w stosunku do tych osób, które tą pseudoopieką były nieudacznicy. Pani Kopacz z tej potylnicy. Przecież mieliśmy polską prokuraturę, przecież mieliśmy polskie organy, które podobno nawiązywały nie o udacznicy z tej potylnicy, z tamtej spódnicy. Więc nagle co? Okazuje się, że nie mieliśmy. No właśnie, ręka w rękę, fartuch w fartuch, jak jedna zgrana rodzina. Tak pracowaliśmy, mówiła Ewa Kopacz. Tak, mówiła też na spotkaniu z rodzinami ofiar, że no właśnie wyrazem docenienia jej wysiłków, jej starań mogłoby być na przykład podziękowanie zamieszczone w internecie. Ona oczywiście tego nie oczekuje, ale byłoby miłą rzeczą, gdyby takie podziękowania w internecie się znalazły. No trudno jest naprawdę o jakiś większy cynizm. No jeżeli właśnie pani Kopacz przejdzie do historii, to myślę, że jako międzynarodowa miara absurdalnego kopania w głąb na miarę jednego Kopacza i jednocześnie jako miara absurdalnego cynizmu. Księże profesorze, z jednej strony mamy takie wypowiedzi polityków PO, z drugiej potężna afera reprywatyzacyjna w Warszawie, a z trzeciej z kolei samorządowcy Platformy Obywatelskiej, no choćby w Warszawie chcą, żeby odniesienie miasta budowało zapłonowe in vitro, czyli ciągle wychodzą z jakimiś pomysłami, które będą
będą szły w poprzek, czy to rządzącym, czy to prezydentowi, czy to ludziom. No, zawsze musi być albo jakaś zasłona dymna, albo coś robione, żeby no, użyję tego słowa, podkopać. Tak, no to jest po prostu rzecz faktycznie niezwykła, bo a z drugiej strony no, można powiedzieć dość zwyczajna, dlatego że poprzednia ekipa rządząca przyzwyczaiła nas do tego, że w sposób bardzo daltonistyczny patrzyła na rzeczywistość i nie potrafiła rozróżniać ani jej barw, ani realnych kształtów. To, co było realnym problemem, było marginalizowane, to natomiast, co było problemem urojonym, było podnoszone do rangi niezwykłego problemu. Dzisiaj no, widzimy to chociażby w tych decyzjach rad miasta, nie tylko Warszawy, ale przecież także Częstochowy, Poznania i szeregu innych. I ostatnio Gdańska także. Ostatnio także Gdańska. No to są sytuacje absurdalne. No, no nawet trudno tutaj cokolwiek w ogóle komentować, bo widzimy, że to, o czym zresztą rozmawialiśmy na falach Radia Maria, czy na ekranie telewizji trwam wielokrotnie, że w minionej epoce, że właśnie przecież problemem nie jest jakaś sytuacja pandemium niepłodności w Polsce, problemem jest brak odpowiedniej polityki rodzinnej, polityki prorodzinnej. Z chwilą, kiedy ta polityka prorodzinna się zmieniła i to w sposób radykalny, mamy do czynienia z no, bardzo wyrazistym przyrostem demograficznym w Polsce, co no, bezpośrednio pokazuje, że nigdy nie mieliśmy do czynienia z jakimś pandemią niepłodności. Po drugie, to o czym też wielokrotnie mówiliśmy, in vitro nigdy nie było, nie jest i nie będzie, aż do końca świata jeden dzień dłużej żadnym remedium na leczenie niepłodności. To nie jest leczenie niepłodności, to jest po prostu reprodukcja człowieka pochodzącego z różnego, często najczęściej różnego materiału genetycznego w stosunku do rodziców. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego wszystkiego już szczegółowo przypominać, tylko zwracam uwagę na to, że to są po prostu tematy naprawdę zastępcze, które służą jedynie no, do pewnej prezentacji ideologicznej tej formacji politycznej, jaką jest Platforma Obywatelska, notabene przypisująca się przecież także słowami pana przewodniczącego Schetyny do chrześcijańskiej demokracji. To jest raz, że to jest właśnie profilowanie tej pseudochrześcijańskiej demokracji, jaką jest Platforma Obywatelska, a z drugiej strony no to jest po prostu prowadzenie, podżeganie do jakichś konfliktów, do jakiejś walki, która no, stanowi według marksizmu siłę napędową polityki. Bo może też ci samorządowcy poszliby krok dalej. Pamiętamy, jak rakiem to w drugą stronę Grzegorz Schetyna i cała wierchuszka Platformy Obywatelskiej wypowiadała się o przyjęciu imigrantów do Polski. Może w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi ci radni z Platformy Obywatelskiej zadeklarują, że jak będziecie na nas głosować, to w naszej gminie, w tym i w tym miejscu przyjmiemy tylu i tylu islamistów na przykład. Będą oni waszymi sąsiadami. No i będziemy na nich wspólnie także łożyć i płacić. Może taki krok byłby odważniejszy ze strony tych samorządowców, którzy chcą być wybrani na kolejną kadencję. Zdecydowanie byłoby to bardzo jednoznaczne. Jeszcze bardziej jednoznaczne byłoby to, że jeżeli nas wybierzecie, to deklarujemy, że... Bo wtedy byśmy wiedzieli, w których gminach to będzie, gdzie to będzie. Wtedy ludzie, głosując na nich, głosują po prostu za przyjęciem w tej gminie tylu i tylu osób. Oczywiście byłoby to bardzo, bardzo jednoznaczne. Podobnie jak gdyby ci właśnie twórcy tych projektów deklarowali też przyjęcie do własnych domów tych nachodźców islamskich. A ostatnio słyszałem się, że profesorze, takie pytanie jednego z dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili, któryś z prominentnych też polityków tego obozu mówił, no, że oczywiście za uchodźcami, za przyjęciem, bo to humanitarne, bo to chrześcijańskie, bo to i tutaj kilka jeszcze przymiotników padło, ale gdy zeszli do jego konkretnego domu, to on tak znowu rakiem zaczął mówić o tym, że ponieważ on ma pieniądze, to by płacił na ich edukację, na to, żeby się asymilowali, ale już... I wtedy w grupy dyskusyjne. Tak, ale o domu już nie wspominał.
Właśnie, to jest bardzo, myślę, to jest taki, to są w ogóle świetna metoda, powiedziałbym, weryfikacji różnych poglądów. Warto się zapytać, czy ci, którzy są za przyjęciem nachodźców islamskich, przyjmą ich do własnego domu. Warto się zapytać, czy w sytuacji, w której, powiedzmy, masz córkę czy syna, którzy planują, powiedzmy, posiadanie dziecka, czy zamiast, powiedzmy, starać się o to, aby mieli to dziecko w normalnym małżeństwie i wychowywali je w normalnej rodzinie, zdecydujesz się na reprodukcję in vitro z anonimowym dawcą materiału genetycznego. Czy zgodziłbyś się na to, że zamiast, powiedzmy, twoja córka, że zamiast tego, iż twoja córka będzie rodziła dziecko zreprodukowane in vitro, odda to dziecko matce surogatce, która donosi je za pieniądze i porodzi? Oczywiście formuję te pytania w sposób dość nieporadny, ale treść tych pytań wskazuje po prostu na to, że warto przenieść te problemy ogólne, które często są przedmiotem hipotetycznych i teoretycznych rozważań, przeniesie na własne podwórko, na własny dom. Wówczas okazuje się, że nie jesteśmy, jak się okazuje to ze strony właśnie cytowanego przez ojca polityka Platformy. To był Jarosław Wałęsa, właśnie dostałem podpowiedź w RMF-ie. Tak jest. Rzeczywiście, no, nazwisko mogło wypaść z pamięci, ale prawda, ale to rzeczywiście był pan Jarosław Wałęsa, który był bardzo skory do hipotetycznego przyjmowania uchodźców, ale już nie do własnego domu. Myślę, że wielu z tych ludzi, którzy wypowiadają różne poglądy na tematy takie czy inne, kiedy skonfrontuje się te poglądy z ich osobistą decyzją dotyczącą ich własnego życia, dość radykalnie są w stanie zmienić te poglądy. Bardzo dziękuję, księże profesorze. No, warto zadawać takie konkretne pytania, bo stopień uogólnień ze strony Platformy Obywatelskiej, a często mówienia od rzeczy i rzeczy wewnętrznie sprzecznych jest porażający. A wybory jedne, drugie, trzecie przed nami szybciej, trochę później, ale będą. No i warto postawić też te konkretne pytania. No, co by nie gadali tego, co chcą, ale to, co chcemy wiedzieć. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że ta dyskusja, która w tej chwili się toczy, ona właśnie usłyszawia nam powagę wyborów samorządowych, do których powoli zmierzamy, i rzeczywiście nakazuje nam podjąć tutaj bardzo roztropne decyzje także w tej sferze wyborczej. Dziękuję bardzo, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, ta rozmowa kończy wydanie aktualności dnia. Za chwilę wiadomości, ale wcześniej przypomnijmy sobie słowa Ewy Kopacz, no jak słyszymy, wolontariuszki w Smoleńsku, co mówiła przez te ostatnie lata, bo przypominania tego nigdy dość. I serdecznie, szczerze, z serca podziękować mojemu odpowiednikowi, pani minister zdrowia. To wynik pracy nie tylko polskich patomorfologów, ale przede wszystkim rosyjskich. Pracujemy jak jedna wspólna rodzina i powiem szczerze, że po raz pierwszy jestem świadkiem tak dobrej współpracy i uzupełniania się w tej pracy nawzajem. Prosimy o jeszcze, a więc bardzo intensywną pracę genetyków. Chcielibyśmy bardzo, aby zdając raport Polakom, mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, udało się w 100% zidentyfikować ciała. Dzisiaj w pracach uczestniczą również Polacy, którzy wczoraj późnym wieczorem przylecieli z Polski. Dzisiaj też już mamy swoje trumny, w które będziemy te ciała zidentyfikowane układać. Najmniejsze sprawy, który został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony na miejscu katastrofy. Wtedy, kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku, na głębokości ponad 1 metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie. Szczerze z Państwem rozmawiam teraz powiedzieć. Nie mam w tym żadnego interesu. I choćbyście mnie kroili na kawałki, ja dzisiaj jako lekarz, ale też jako człowiek, nie mogę zdeprecjonować pracy, którą wykonano tam w Moskwie i zarówno robili to lekarze rosyjscy, jak i lekarze polscy. Nasi polscy lekarze byli przez moment
traktowani jako obserwatorzy tego, co się dzieje. To trwało może kilkanaście minut, ale potem, kiedy założyli fartuchy i stanęli do pracy razem z lekarzami rosyjskimi, to nie musieli do siebie nic mówić. Wykonywali jak fachowcy swoją pracę. Po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać. To są akty prawne, które w tej chwili obowiązują. Dziękuję. Taka była odpowiedź moja wtedy do rodzin. I to Ewa Kopacz przez ostatnie lata, teraz trochę inaczej. A Bronisław Komorowski, który na podstawie paska telewizyjnego przejmował władzę w państwie po katastrofie smoleńskiej. Dzisiaj mówi tak, wszyscy doskonale wiedzieli, że Rosjanie szukali ciał i składali wedle tego, jak im się wydawało, że to pasuje jeden fragment do drugiego. Tysiące błędów było tylko, o tym wszyscy wiedzieli. Kto kłamie? Wierzymy. Życzymy. I święte kroty idzie, życzymy. Na świętej Warmii i świętej Maryi, ochronę świętą Maryję, świętą Wierzę. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w bieżącym roku do 3,6% z 3,2% z prognoz z listopada. Natomiast w 2018 roku OECD pozostawiła wskaźnik na poziomie 3,1%. Wzrost według raportu ma być napędzany przez mocną konsumpcję indywidualną, którą wspierają rosnące dochody z pracy oraz transfery socjalne. Dobry sentyment biznesowy oraz niskie realne stopy procentowe powinny wspierać inwestycje prywatne, napisano w dokumencie. Wskazano też, że odbicie w popycie zewnętrznym powinno wspierać wzrost eksportu, a bezrobocie powinno maleć, wypychając w górę inflację. Wzrost PKB to dobra prognoza dla gospodarki, ale dla statystycznego Polaka ważniejsze są wskaźniki społeczne, które dzięki działaniom rządu poprawiają się, podkreślił dr Marian Czołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Społeczny jest najbardziej, podkreślam, odczuwany przez obywateli, mieszkańców, pracowników polskich. Są to bezrobocie, jego stopa, która ciągle spada i według wczoraj ujawnionych założeń makroekonomicznych rządu do przyszłorocznej ustawy budżetowej ma ona paść do poziomu właśnie na koniec roku 2018 6%. To byłby wynik naprawdę rewelacyjny. Do wskaźników społecznych należą też poziom dochodów polskich rodzin, także w przeliczeniu na ich członka. W tym bardzo pomaga program 500+. Poziom rozwarstwienia w poziomie życia pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami Polski. I tu też widać poprawę. Według OECD na początku 2018 roku Narodowy Bank Polski powinien stopniowo podnosić stopy, bo inflacja będzie się zbliżać do celu, a spowolnienie gospodarcze zniknie. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że największym ryzykiem finansowym dla Polski jest kwestia kredytów frankowych, ponieważ koszty potencjalnej przymusowej konwersji mogłyby ograniczyć akcję kredytową. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,5% w skali rocznej, podała Rada w komunikacie. W ankiecie ekonomiści pierwszą podwyżkę stóp prognozują na drugą połowę przyszłego roku. Rada Polityki Pieniężnej po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 punktów bazowych. Dzisiejsza decyzja Rady oznacza, że w skali rocznej lombardowa stopa NBP wynosić będzie 2,5%, depozytowa 0,5%, zaś redyskontowa weksli 1,75%.
Sejm na rozpoczętym dziś posiedzeniu zajmie się rządowym projektem ustawy o opłatach abonamentowych, który ma uszczelnić pobór daniny. Projekt przewiduje m.in., że czynności związane z rejestracją odbiorników czy poborem opłat będą nadal w gestii Poczty Polskiej. Poprawa poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Proponowana ustawa z pewnością spowoduje ożywioną dyskusję w Sejmie, jednak chodzi o to, by wypracować najlepszy dla wszystkich dokument, mówi senator Jan Maria Jackowski, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Wydaje się, że zwłaszcza kwestia nakładania na operatorów sieci kablowych obowiązku informowania o danych swoich klientów na pewno wywoła kontrowersje i ożywioną dyskusję i sądzę, że w toku debat w Sejmie uda się wypracować optymalną wersję tej ustawy, tak żeby pogodzić następujące cele. Z jednej strony doprowadzić do powszechności i ściągalności tego abonamentu, tak żeby mediom publicznym umożliwić solidne finansowanie, a z drugiej strony pozbawić ewentualnych dziur. Według informacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na koniec 2016 roku z uszczelnieniem opłat abonamentowych zalegało ponad 2 miliony gospodarstw domowych, w których były zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Kwota zaległości za ostatnie 5 lat przekraczała 3 miliardy złotych. Gazowiec z pierwszym ładunkiem amerykańskiego gazu LNG do Polski stoi na redzie portu w Świnoujściu. Jutro w pobliżu terminala LNG w Świnoujściu odbędzie się oficjalne powitanie statku. Mierzący 289 metrów długości i 46 metrów szerokości gazowiec wypłynął 22 maja bieżącego roku z terminala w amerykańskiej Luizjanie. W zależności od pogody w ciągu najbliższych kilku godzin przycumuje do urządzeń terminala LNG imienia Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i rozpocznie się jego rozładunek. Procedura może potrwać około 24 godzin. Dotąd amerykańskie LNG trafiło wyłącznie na rynki Europy Południowej, m.in. Hiszpanii i Turcji. Dzięki świnoujskiemu terminalowi możliwe są dostawy amerykańskiego gazu nie tylko do Polski, ale i państw regionu. Komisja Europejska uruchomiła Europejski Fundusz Obronny. Ma on pomóc państwom lepiej wydawać pieniądze na przykład na zbrojenia i podnieść bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Roczne wydatki wspólnoty na obronność mają zwiększyć się o 5,5 miliarda euro. Fundusz będzie składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczy badań naukowych. Jeszcze w tym roku Komisja Europejska chce zaproponować państwom granty na wspólne badania nad nowymi technologiami i sprzętem obronnym, które będą finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Druga część funduszu ma zachęcać państwa członkowskie do współpracy przy zakupach wyposażenia obronnego i technologii poprzez współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii z 2016 roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Czy Polsce potrzebna jest nowa konstytucja? Refleksja nad kondycją ustrojową Rzeczypospolitej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i doktor habilitowany Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Pierwsza część rozmów o godzinie 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, druga w Radiu Maryja o 21.30. Po 14:00 teraz modlitwa popołudniowa z liturgii godzin. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata tyś niezmienny. Światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. I weź teraz ten wieczór napełni swoim blaskiem, by blok zaciły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały. Tak, także proszę Państwa, Radio Konchita.